Aktorzy, dziennikarze, sportowcy, celebryci, ale przede wszystkim patrioci. Na Ukrainie giną każdego dnia, chociaż mają wszelkie środki do tego, żeby uciec z kraju. Zostają jednak, żeby walczyć i ginąć za swój kraj. O ukraińskich elitach, które giną w wojnie z Rosją i ze zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem, dzisiaj w programie. Zapraszam. Jeśli interesuje Was to, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, co dzieje się w Ukrainie, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu będziecie mieć absolutną pewność, że nic Wam nie umknie. A teraz zapraszam na program. Maksymilian Tomanek, Goniec.pl. O tym, że były aktor, a obecny prezydent Wołodymyr Zełenski, a także mer Kijowa Witalij Kliczko ciągle są w Kijowie, ciągle są w Ukrainie, i bronią kraju przed Rosjanami, wiedzą wszyscy. Oni jednak ciągle pozostają przy życiu. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o tych Ukraińcach, których jeszcze niedawno kochał cały kraj, a których Władimirowi Putinowi udało się zabić, czyniąc jednak z nich prawdziwych bohaterów. Pierwszą postacią, którą chcę Państwu przybliżyć, był Pasha Li. To nie tylko aktor, ale i dziennikarz, prezenter telewizyjny, który niestety zginął na samym początku wojny w Ukrainie. Pasha Li zginął, broniąc miasta Irpin. To właśnie tam zbrodniarzom pod wodzą Władimira Putina udało się go zabić. Pasha miał tylko 33 lata, przed sobą wielką karierę i wspaniałe życie. Nie musiał umierać. Zdecydował się jednak z własnej woli bronić kraju, bronić Ukrainy przed zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem. W swoim ostatnim poście na Instagramie przekazał, że trwa bombardowanie. Jednak on ciągle się uśmiechał. Artem Datsishin był jednym z najlepszych ukraińskich tancerzy. Nie bez powodu zresztą występował w ukraińskiej operze narodowej. Niestety on także nie przeżył inwazji Władimira Putina. Artem został raniony przez ostrzał artyleryjski. Niedługo później zmarł w szpitalu w Kijowie. Kiedy zginął, miał tylko 43 lata. Również w Kijowie, tym razem podczas ostrzału rakietowego, zginęła Oksana Szwec, ukraińska aktorka, która skradła serca milionów Ukraińców. Za jej śmierć odpowiada Władimir Putin. Jetwen Maliszew był utalentowanym biatlonistą. Jego również zamordowani Rosjanie. Jetwen miał tylko 19 lat. Ostatnia z tych śmierci jest szczególnie tragiczna. Katiana Diaczenko to ukraińska gimnastyczka, w której wiele osób pokładało prawdziwe nadzieje. Miała być przyszłością ukraińskiego sportu. Niestety, wczoraj media obiegła informacja o jej śmierci. Katiana miała 11 lat. Rosyjska inwazja na Ukrainę w końcu się skończy. Odbudowane zostaną mosty i drogi, które zniszczyły rosyjskie rakiety. Minie wiele czasu, zanim do świetności powróci Kijów, a Mariupol odbudowywany będzie latami. Jednak to nie straty w infrastrukturze są najgorsze. Na ukraińskiej wojnie każdego dnia giną ludzie. Giną żołnierze, ale i cywile. Giną ludzie prości, ale i ci znani, ci bogaci i ci sławni. To straty w ludziach, to rany zadane ukraińskiemu społeczeństwu, ukraińskiej inteligencji będą najtrudniejsze do odbudowania. I chociaż tych strat, tych ran, tych ciosów nie można lekceważyć, to jedno jest pewne. Ukraińcy jeszcze nigdy nie byli tak zjednoczeni i tak silni, jak w tym momencie. Dlatego kiedy Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraina po wojnie będzie znowu wielka, że będzie odbudowana i że będzie wspaniała, to ja mu po prostu wierzę. I tego zarówno wszystkim Państwu, jak i przede wszystkim samym Ukraińcom z całego serca życzę. Maksymilian Tomanek, Goniec.pl. A na koniec jeszcze mały apel. Jeżeli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś zobaczyć więcej nie tylko moich komentarzy, ale również wywiadów czy transmisji na żywo, no to koniecznie zasubskrybuj kanał Gońca i dołącz do najlepszej i najlepiej poinformowanej społeczności na polskim YouTubie. Zapraszam, obiecuję, że nie pożałujesz.